Mocne oskarżenia dziennikarki. Unia Europejska jest zakładnikiem Niemiec, a Berlin zakładnikiem Rosji i portugalskie media. Unia Europejska jest zakładnikiem Niemiec, a Berlin zakładnikiem Rosji. Unia Europejska jest zakładnikiem Niemiec, a Niemcy, zakładnikiem prezydenta Rosji Władimira Putina, uważa komentatorka portugalskiej stacji telewizyjnej Sic Noticia Ana Gomez. Według byłej eurodeputowanej rządzących Portugalią socjalistów PS, podporządkowanie to przejawia się szczególnie w polityce energetycznej i migracyjnej. Według Gomez głównym winnym kryzysu na granicy Białorusi jest Aleksandr Łukaszenka. Zaznaczyła jednak, że białoruski dyktator nigdy nie mógłby zrealizować swoich planów, w które uwikłał imigrantów, gdyby nie poparcie Kremla. Wskazała, że rozwiązanie kryzysu humanitarnego jest trudne, gdyż migranci są przekierowywani przez totalitarny reżim Łukaszenki wzdłuż granicy z Polską na różne punkty, gdzie podejmują próby przedostania się do Unii Europejska. Unia Europejska nie wypracowała dotychczas rozwiązania problemu granicznego, bo nie posiada skutecznego modelu rozróżniania uchodźców od migrantów ekonomicznych, ocenia Gomez. Jak ocenia, Unia Europejska, w której kluczową rolę odgrywają Niemcy, jest zbyt pobłażliwa wobec popierającego Łukaszenkę Putina. Według Gomez, poprzez wspieranie przez Niemcy budowy gazociągu Nord Stream 2, Unia Europejska stała się jeszcze bardziej podporządkowana wobec Berlina w kwestiach energetycznych. Wskazała, że dalsze uzależnienie się Niemiec od gazu ziemnego z Rosji uzależnia politykę energetyczną Niemiec od Kremla. Anna Gomez reprezentowała socjalistów jako deputowana w Parlamencie Europejskim od 2004 rok do 2019 rok. w 2020 rok Zajęła drugie miejsce w wyborach prezydenckich w Portugalii, ustępując walczącemu o reelekcję Marcelo Rebelo de Sousie.